Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Korle i zapraszam na kolejną część przygód w grze Dziedzictwo Hogwartu. Ktoś tu czeka na smak porażki, a więc zaoferujemy tę przyjemność. Cześć, Samantha. Hello, Samantha. Are you here for someone as court? I am. I'm actually rather good at it. Used to play all the time with my brother until. Never mind. Shall we begin? Zanim co, użyłaś na nim krucja, gdy przesuwał swoją kulę? No cóż, my też tak gramy. Yes, I'm ready to play. Then let's get summoning. Kto zaczyna? Okej. Mecz drugi. W sumie myśl... O, a co to za zakrzywienie stołu? Zaraz się dowiemy, jak to działa. Okej. Średnio mi się podoba to, bo... Może przesunąć nieco naszą kulę, jaką będziemy tutaj jakoś transportowali. Więc skręćmy, tu jest środek, chociaż jak przez środek przelecimy, to chyba nie powinno aż tak bardzo się przesuwać. Lecisz do nas, trzymamy, aż uderzy. Ha! Nie tak to się miało skończyć! Kurczę! Nie, absolutnie! Zero sensacji! No cóż, o! O, za to to się skończyło bardzo ładnie. No cóż, mamy jeszcze szansę coś tu zmienić. Spróbujemy raz jeszcze uderzyć. Ech. Ech, tak nam pokrzyżować planę. Lecisz. W sumie to... Dalej remis, na jedno wyszło. Znaczy remis, że my straciliśmy kulę, ona straciła kulę. Ale jeżeli teraz będzie miała na przykład... O właśnie, skuchę. To tak naprawdę... Nie wiem, my już wygraliśmy. Nie musimy kombinować. W sumie to... Pociągnijmy sobie po prostu tak. I temat zamknięty. O! Dołączyliśmy do niej. No rzeczywiście tutaj na skraju to jest takie... No zasady kortu są nieubłagane. Wygrywamy. 100 punktów dla Ravenclaw. Co najmniej. After your poor show against Natty in class, I thought I could beat you. Appears I overestimated myself. Czemu słaby? Przecież wygraliśmy z nią. Don't say that, Samantha. You're a fine player. Well, that's very kind of you. Let's just say if I'm good, then you're better. I happen to know who you're up against next, and she's no shy opponent. Best of luck. Nasze słowa byłyby jeszcze milsze, gdyby były szczere, a tak to no cóż, Samantha. Aż się nie mogę doczekać, kiedy znów się spotkamy, a cały czas zakładam, że ta minigra będzie taka nic ciekawego. Szkoda tylko, że tak rzadko się tu spotykamy, ale to jeszcze nie koniec. Wracamy na mapę świata, ponieważ mamy dwie misje poboczne do załatwienia i będziemy mogli znów wracać do fabuły. Imagine how inconvenient travel was before I invented flu powder. Zakładam, że jak przejdziemy w niej kawałek dalej, to znów pojawi się masa dodatkowych pobocznych opcji. Fascinating. Wish I had the energy. Oj tam, możemy dodać energii. Możemy dodać. Co tu mamy dzisiaj grać? O, demiguys? Demiguys, gdzie jesteś? Demiguys? To nie jest Demiguys, ale nie żałuję. Demiguys, gdzie ty go zobaczyłeś? To jest wyjście z domu? To jest... Ała! Demiguys, ale to co, za dnia nie widać Demiguysa w ogóle? Myślałem, że on jest widoczny, tylko się nie świeci. Albo... Dobra, przejdźmy na noc. No to nie, to już jesteśmy tak blisko. Alohomora, poziom drugi, że to nie możemy sobie odpuścić. Czekaj na noc. Najwyżej babcia poczeka też trochę. Na zastrzyk energii. Nocą go dostanie. Gdzie ty tego Demiguysa wyczaiłeś? To jest pusto, pusto. Tam jest! Za barkiem nam go ukryła. No ładnie. Mamy cię. No. To jeszcze jeden. Chociaż w ogóle chciałbym zebrać wszystkie na poziom trzeci. Zobaczyć, jak kolega zareaguje. To co? Co to za misja? Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again. I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle.
You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing. My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. Mam nadzieję, że nie zginął w ten sposób. Lubię łamigłówki. An archaic puzzle. Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumors surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Nie ma problemu. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. Kurczę, gorzej jak to zasadzka, ale dobra, zobaczymy, co da się zrobić. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. Zrobimy to, tylko myślę, że jeżeli ważna zagadka... A, widzieliśmy takie wazy, ale jakby po innej stronie świata. I should look into the statue Madame Twiddle mentioned. Tylko myślę, że jak mamy lecieć na taką łamigłówkę, to byśmy sobie jednak odpalili dzień. No, i od razu inaczej. A jaka równa liczba? 360... Kurczę, co 3 powiększana, jeszcze równiejsza niż wydawała się początkowo. Nawet nie wiedziałem, że 369 wygląda tak ładnie. A co to za plac? Wygląda trochę jak miejsce do lądowania, albo... Jakieś nocne, dzienne zagadki? Zobaczymy, to taki trochę Hogwarts. This looks like the statue Madame Twiddle mentioned. Dali studentowi zrobić, a że wyszedł jak wyszedł, no to uznali, że wrzucą jako ruinę. No dobrze. Why are there so many vases around here? One wyglądają tak, jakby miały na sobie ten... Nie, to nie do końca jest ten symbol. Expelliarmus! Levioso! Descendo! Co, to mamy je zniszczyć po prostu? To nie jest to duży problem, ale... Może spróbuję znaleźć wszystkie? To zniszczy. Łamigłówka w naszym stylu. Spalić je wszystkie. I wrócić do domu. Gorzej jak się pojawią. O! Dwie naraz. No proszę. No proszę. Chyba, że jedna będzie jakoś tak pieruńsko ukryta i to nie będzie wcale takie proste. Pewnie tak. Dobrze, że nam gdzieś się policzyli wszystkie, bo tak to bym myślał, że a! Pewnie jeszcze jedna i mamy to, a później jeszcze jedna i mamy to, jeszcze jedna, a tak jak... Wiemy, ile ich będzie. Powinno być łatwiej. O, to bierz. A czy... No proszę, no to już w ogóle są cheaty. Jeżeli Revelio nam pokazuje, gdzie są wazy, to jaki jest problem tej zagadki? To jest... Daje do myślenia. Nearly finished. One more vase. Swoją drogą pojawiły się kolejne mody Rebellion. I widziałem już nawet taki, gdzie zmienia naszą różdżkę w miecz świetlny. To tak, jeżeli komuś brakuje Gwiezdnych Wojen. Zaliczyły małą obsługę, to można sobie radzić w ten sposób. That's it. I should tell Madame Twiddle about what happened. No będzie zawiedziona, jak dowie się, że wystarczyło rozwalić wszystkie wazy. Arena walki? Ale co, z wazami? Czy możemy tutaj jeszcze walczyć z innymi? Wow! Trochę tak, jakbyśmy na pociąg poszli. I co, co tu mamy? W gotowości, okej. Fala pierwsza. No dobra, raz sobie to zrobimy, bo myślę, że docelowo to... Nie ma co się tak aż... Bardzo tym przejmować. Bij Maximusa. Wal wszystkim, co tu jest w okolicy. Kruci. Dobra. Tutaj mówiliście, żeby przetestować. No, w sumie tak też zrobiłem, że ten X oznacza, że jest przeklęty. Ale czy nam to coś ostatecznie dało? Nie mam pojęcia.
fala ukończona. Kolejna fala. Z drugiej strony pojawiły się głosy, że to Cruci, no to tak trochę... Przesada z naszej strony, nie powinniśmy korzystać, ale trochę też jest kwestia podejścia twórców. Sami stwierdzili, że no nie chcą odbierać tej przyjemności graczom, żeby przetestować te czary zakazane, bo one są jakby najciekawsze ze wszystkich dostępnych. I zresztą też było widać w komentarzach, jak wiele osób na nie liczyło, kiedy się pojawią, jak to będzie wyglądało. Cieszą się niezwykłą popularnością. No dobra. O nie, przed tym nie damy rady. To moment, na tych byśmy mogli zmienić... O kurczę, cześć, o kurczę, więcej robaczków! Pi! Jak nas to wzięło? No chciałbym trochę zmienić taktykę. O, można było... Dobra. No, te żaby, ale przynajmniej wiemy na przyszłość, z czym się tutaj zmierzymy, bo zastanawia mnie, ile... Kurczę. Ile tego tutaj ogólnie będzie? Docelowo. Panie Kusznik, o właśnie, udało się. To chciałem zrobić. Ale nie mamy ograniczenia czasowego, tylko ewentualnie nam... Ała! Nie, uciekaj! No nie chciałbym zginąć głupio na arenie. Dobra, będzie plu? Aj! Jeszcze żyję. Kolejne pająki? Nie za dużo was tutaj? Kurczę, mam wrażenie, że jednak pokazują nam w innym momencie ten atak na czerwono. Że tak... Dawaj, rusz... Aha. A, nie dasz tego. Ach, można było coś z tym zrobić jeszcze tematem. A mam wrażenie, że ten czerwony symbol wokół naszej głowy to mimo wszystko trwa krócej niż ten żółty, gdzie możemy sparować to jeszcze. No dobra, dajcie nam na parówkę coś. Powinno być idealne sparowanie na to. Dobra, pit, ale w końcu nam się przyda coś w domu z tych rzeczy. Ropucha... O kurcze, bo to jest traktowane jako miniboss. To wiele tłumaczy. To wiesz co? Przetestujemy na minibossa to. I co? Inaczej porozmawiamy, nie? Levioso na nie nie działa. No to cyk, wybuchy trzeba. Może Łogiń? Może Łogiń? O! Coś tu wyjdzie. Co tu się dzieje? Dlaczego my mamy życia zabrane w czasie? Nie ma takiego tutaj chodzenia. Kurczę, no najgorzej, że więcej Maximusów będziemy musieli w domu zrobić, ale to może i dobrze, bo jest tam kilka rzeczy jeszcze do nadrobienia. No zakładam, że to jest chyba ostatnia fala, bo ile można? Ta jest naprawdę ciężka. A. Trzeba było inaczej. Nie, w sumie to nie wiem, co byśmy mieli w ten sposób język wyrwać, czy jak? Aj, można było. Stop! I co z tym Aresto Momento? Chyba tylko na mecze Quidditcha się przydaje, jakbyśmy mieli upaść. Aha. No nawet Akio na to nie działa, no. O kurczę. No przyznam. No przyznam. Aha, to było ryzykowne. Mamy fale ukończone. Dobra, czyli trzy fale. Co? Nie! Kolejno? No dobra, to zobaczę, jak to długo będzie trwało, a to już w ogóle wrogowie na wyższym poziomie. No i jak widać, swoje to trwało. Musielibyśmy poświęcić pół odcinka, dobra. Powtórz? Nie. Wracamy. Straciliśmy wszystkie eliksiry. Możliwe, że trochę je nadużywałem i tak dalej. Dało nam to jakieś punkty doświadczenia, chociaż warte było to grzechu, bo przyznam, że swoje trwało. Ciężko powiedzieć po tych. Zużyliśmy dużo zapasów, bo te eliksiry poszły i te wszystkie rośliny, chociaż widzę, że tu jeszcze coś mamy. Więc nie wiem, czy aż tak bardzo mi się podobało. Liczyłem na łamigłówki, stara wiedźmo, znaczy starsza pani. A zaoferowała nam jakąś dziwną walkę i do tej pory nie wiem, czy to nie była czasem zasadzka, tak skierowana trochę w naszą stronę. Looks rather dark in there.
ever stopped me before. Bo to są jakieś drzwi. Zobaczmy, jak to wygląda. Co to jest? Być może widzę, że odkryliśmy niedawno, niedaleko jakąś zagadkę Merlina. Być może te drzwi są z nią powiązane. Zobaczmy, jak już tu jesteśmy. Miały być łamigłówki, no to odpalmy. Ładuj malwę. I obserwuj wyraźnie. A nie. Czyli to standardowa łamigłówka z ogniem. Szkoda, myślę, że te drzwi na dole. To będzie coś, czego szukamy, ale w takim wypadku pewnie do nich jeszcze przejdziemy. Raz, dwa i gdzieś musi być trzecia waza, chyba widzę nawet w oddali. To znowu, a nie, to są jaja. Znowu ta łamigłówka kojarzy mi się z God of War, gdy musieliśmy naszymi ostrzami podpalać też te wazy. Bardzo fajna zabawa. No tak, gdzieś wspomniałem wcześniej, że czuć inspiracje zaczerpnięte z wielu tytułów w tej grze. To są takie bardzo fajne inspiracje, no bo tak, ta łamigłówka. To... Nie ukrywam, że lubię. Chociaż, no właśnie, czy to można nazywać łamigłówką, kiedy cały problem polega na tym, żeby znaleźć trzy elementy i to wszystko. Raz. Tam to widzieliśmy, czy nie? Tam mamy raz. Tu mamy dwa. I tam jest trzy. Dobra, widzimy wszystkie. O, tam jest jedyneczka. Chyba im wyżej, tym dłużej będzie się trzymało. Raz. Tutaj było dwa. I jeszcze jedno tu na brzegu. Trzy. No Merlin. Dawaj punkty. Jeszcze jedna taka zagadka i będziemy mogli nosić więcej jeansów. Tylko będzie trzeba jeszcze na nie zapracować, a to może nie być takie proste. I po co my się pchaliśmy? Jest tu chyba jeszcze jedna zagadka obok. Po co my się pchaliśmy? Źle nam było z tymi wszystkimi eliksirami w kieszeni? Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Jak coś to podeślij sowę. Oh, my husband would be so pleased to know he was right about that statue. Ważna chyba zasadzka, a nie zagadka. Ale niech będzie. Zróbmy tego Merlinka jeszcze jednego. Niech nam powiększy ekwipunek. Malwa. Może powinniśmy być w powietrzu, jak to aktywujemy. Jest tylko chwila, żeby dostrzec te punkty. O. I nic nie zauważyłem. Merlin, nie rób nam tego. O, tam coś jest. Zakładam, że to. Tak to wygląda, ale nie mieliśmy jeszcze takiej zagadki. Co z wami jest nie tak? Podpalić was? Absolutnie nie. A, tam są kolejne. Czyli znając życie, a możemy je rozwalić stąd? Nie, za daleko. Znając życie, będą takie trzy miejsca, w których musimy porozwalać te kulki. Czy to koniec? A, i tam są kolejne. Okej, nie było tak źle. Podoba mi się to, że sianie tu destrukcji w okolicy nazywają zagadkami, czy łamigłówkami. Dostosowane do naszego IQ. No i tak może być, Jeszcze gdzieś tu skrzynkę mają schowaną przed nami, więc może to już będzie poziom pierwszy. No. A może żaden poziom? Jest nocnik może?
Niestety, nic z tych rzeczy. Coś? A, okej. Okay. Gdzieś jeszcze kartka tu powinna być do przeczytania. Warto to też zebrać, no jak już lecimy 100% wszystkiego chcemy, to chociaż te podstawowe znajdźki, no. 100% skrzyni pewnie nie zbierzemy, ale takie kartki to... raczej znajdziemy. Ta przepiękna brosza przedstawia jakiegoś magicznego ptaka. Trudno powiedzieć, co to dokładnie jest, ale niektórzy wierzą, że ma to być jeden z ptaków średniowiecznej irlandzkiej druidki Cliodyny, które śpiewem usypiały chorych. Teraz pytanie, jak bardzo usypiały. Po tej grze można się wszystkiego spodziewać. Szczególnie po ostatnich misjach, jakie nam tu powskakiwały. Zabrzmiało mrocznie, no chyba, że chodzi o takie spanko do snu. Po prostu się ułożyć, bo... jak zatoki zawalone, to gorzej się śpi i tak dalej. Więc... ej. Ostatnio, kurczę, przeskoczył przez barierkę, która kosztowała nas życie, a teraz ma problem tutaj na dach się wspiąć. Idziemy jeszcze odwiedzić drugą koleżankę. Mam nadzieję tylko, że jej misja nie będzie tak niebezpieczna, jak to, co mieliśmy przed momentem. I nam eliksiry leczące się zupełnie nie przydadzą. A, poziom drugi, dobra. To jeszcze tu się pojawimy. Cyk. Możemy jakoś w tym temacie pomóc? Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Katrin running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me. Us. But I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prized family heirloom, sister or no. Oh. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace. Belonged to the first of the Haggerty women. Hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Katrin come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Are you sure Katrin is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal. I wanted to believe it was any one of them, except Katrin. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer singer, or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. Okej, okay, nie to nie, ale... What do you have for sale? Może ma eliksirki? I'll keep an eye on your belongings if I were you. Katrin will steal the eyebrows or... I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. It's, good luck for me you stopped by today. Spoko, spoko, a czapejkę to jeszcze sobie na koniec, gdzieś tam w pokoju sprawdzimy. Glad you were able to stop by. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Zaraz poszukamy, tylko tak, pomóżmy mu tu. To za dużo to niezdrowo, jeżeli chodzi o rodzinny skarb, więc zajmijmy się nim. A, to się tak pokrywa w takich ładnych, równych miejscach. No musimy iść śladami siostry, żeby wiedzieć, co tu się wydarzyło. Ponczusie? O! Co? Kolejny raz nam wpadła pani Garlic? Ja wiem, że pani Garlic nigdy za wiele, ale ile tych obrazów tego samego typu możemy zebrać? Okej, okay, mamy złoto. Heh. I teraz dylemat. Zbierać? Bierz, po jednej sztuce może lepiej zostawić, żeby nie zgubić. Wygląda trochę jak zasadzka ustawiona specjalnie na nas. Aj, najgorzej. A nie, nie jest tak źle. Kurczę, tak często leżały te worki.
z eliksirkami, to... Tym razem jak na złość, nie mogą nam nic wrzucić takiego. Jaja... A nie, to te zebrane. No szkoda by było. Nie podnieść jakieś monety, ale tak. O, my nie mamy niewidzialności nigdzie? No, to chyba tu coś było. To weźmy sobie, przełączmy... To może się nam przydać, ten zestaw rzeczy. Może byśmy... Różdżka jest fajna, dawno z tego nie korzystaliśmy. I... O, flipendo. Może flipendo byśmy przetestowali na żywej tkance. Patrząc na stan, w jakim się znajdujemy, to wolałbym się zakraść do nich. I nie kombinować. Jak najwięcej z tej akcji zrobić po cichu, bo... Czuję, że to się może dla nas źle skończyć. To już jest dość wysoki poziom przeciwnika, też jakby nie patrzeć. Gdzie wy to jesteście? No szkoda, że tu każdy na każdego zerka. Bo tych dwóch może udałoby się położyć jakoś. Flipendo. No nie, z tym flipendo tutaj to jest. Znaczy toaletus. To toaletus! No właśnie. Czemu ten za namiotem nie leży? Wygląda jakby to Marlin jeszcze maczał swoje palce. Znaczy Merlin. Ty nawet do tej beczki nie podchodź. You've one less follower, Ranrock. Pamiętaj, że jeszcze jesteśmy w ukryciu. Nie pokazuj się tu tak oficjalnie. O! Co tam jest tak? A dobra, to są zagadki chyba. Na brodę Merlina. Możemy się ujawnić im trochę. O, co to? Let's see what's up your sleeve this time, Merlin. No i teraz kusi, żeby zejść na dół, chociaż monety chyba lecą dalej. A ty, Marlin, co byś chciał? Serio? No może, jak już tu jesteśmy. Nie przestaną bawić te gadki. O, my nie mieliśmy tego niszczyć? O kurcze, co jest z wami nie tak? No właśnie. A zwykłym tym też damy radę? Gdzie przed nami jeszcze... O! A gdzie jest więcej takich? Może mieliśmy zniszczyć, a teraz naprawić. Dobra, widzę. Widzę cię. Tylko czy stąd doleci? O, teraz. No proszę, 1 na 10 i będziemy mieli znowu jeszcze większą pojemność. Przypuszczam, że te 9 zagadek to już są chyba wszystkie, jakie tutaj na świecie możemy znaleźć. Damy radę, damy radę. Ale kusi mnie to zejście do jaskini. Też damy radę, a póki co szukajmy, bo złoto jest chyba jednak rozrzucone gdzieś tu na zewnątrz. Powiedzieć, że będziemy bogaci, ale jak ona po sztuce rzucała, to tak... Sypnęliby solidnie po 10, to zupełnie inaczej by się biegało za tym. A tak, teraz jedyne wyzwanie to zebrać wszystkie, nim wygaśnie, tak? Ile się uda maksymalnie. O! No lecimy w górę. No na koniec jeszcze obowiązkowo powrót do pokoju. Revelio. Okej. Kolejna dziura. I kolejna zagadka. Powrót do pokoju nas czeka. I poprawienie naszego stanu ekwipunku. Tak się zastanawiam, czy nie skoczyć jeszcze kupić jakiś większy stół na te eliksiry, żeby od razu trzy na raz ważyć, bo tak po jednym to nie to... Nie doczekamy się za bardzo. O, słychać kogoś znowu? A nie, złoto jest dalej, tam wyżej rozrzucone. Już myślę, że kolejna baza do zniszczenia. Po bazach to my sobie jeszcze polatamy. O, a to co? A, złoto po prostu. Tak najłatwiej wyłączyć tę niewidzialność. Może trzeba było miotło odpalić i po prostu z góry spojrzeć na to wszystko? O! Ale nikogo tu nie widać.
A niffler. It wasn't Katrin Haggerty after all. Niuchacze, zabawne, zabawne. Kurczę, ale ile one tego... No i ty to dalej po tym jednym pieniądze będziesz zbierał? Kurczę. Złap złodzieja, tam widzieliśmy, coś biegało na dole. Czyli co, raczej nam się przyda góra plus torba? A, my nie mamy torby. Przypisz sobie torbę, chyba torba, tak, na niuchacza. Zrób sobie to tak, tak. Zaraz go zbierzemy, ale tu widziałem skrzynkę jakąś. W takim miejscu. Sama w taką noc. Sprawę. Dobra, wracamy. Wydawało mi się, że gdzieś nas tam mijał ten niuchacz na dole. O, o właśnie, mamy cię! Łap złodzieja, nie, łap gołębia. Prawie. I have the niffler. That must be the Haggerty family heirloom. A, i no, przy okazji pamiątkę od razu złapaliśmy. No to się nazywa wyczucie. No dobra, to co, nic więcej już z tego miejsca nie wyciągniemy? Kurczę. Ja bym brał. Jakbym był w grze oczywiście, nie? No bo normalnie. To... Pewnie ma jakiegoś właściciela. Co to jest? Wygląda jak kotek. Kuguchar. No i tutaj to czuję, że złapali go kłusownicy i wypadałoby go uwolnić i może wziąć nawet do torby, żeby nie dał się podejść drugi raz. Zapakuj się do Necessera. A może szło go zapakować do Necessera jakby w klatce? A nie, nie można. Dobra. No nie! Ty! Klatkowy! Kocurar! No, i trzeba było? Mamy cię. Takiego to jeszcze nie mieliśmy u nas. Wydaje się, że będzie dość sporo wart. No. Może być dość sporo wart, tutaj jego sierść, czy co to tam, nie, to... Znaczy wąsy chcieli nasi sprzedać, ale to chyba nie będziemy go przerabiać na wąsy. W każdym razie, no liczę, że coś z tego będzie. Była tam szybka podróż na tę wioskę? Moglibyśmy szybko załatwić ten temat. Dobra, Marlin to jeszcze sobie obskoczymy do później. A teraz załatwimy misję. Bo jeszcze chciałbym jedną rzecz zaliczyć. O! Nie uwierzę, że nie jesteś w stanie przeskoczyć po tym, co ostatnio nam zrobiłeś. Ile tutaj tych monet masz? Miliony. Must have snuck in after I fell asleep. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Katrin. Actually, sir, the thief was a niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Katlin was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But, I suppose, mangy little blighter. Well, if you found the Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. Mamy, mamy. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Katrin's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. No tutaj też podpowiadaliście, że jeżeli zażądamy opłaty, to specjalnie nic złego się nie dzieje, tylko dostajemy dodatkowe 500 monet. Może trzeba by było tak działać, ale jakoś takie sympatyczne dziękuję, to cieszy mnie bardziej niż miliony monet. Wracamy do pokoju życzeń. Tutaj musimy sobie kilka rzeczy ogarnąć. Eliksir niewidzialności, skupienia, róbcie więcej tego, róbcie więcej. A, jest jeden Maximusek, chociaż okazuje się, że kurczę, będziemy musieli zrobić to tutaj, no. Kto to widział? Kto to widział? Takie podstawowe eliksir, żeby tego nam brakło. Ślas podnieś. Lubię te losowe.
Nawóz też lubię. I bierzemy tutaj całą paczkę. Póki pamiętam, ten kapelusz, w sumie legendarny, wpadł nam ostatnio. Fantazyjny pajęczy kapelusz. Zobaczmy, jak to tu się prezentuje na naszej głowie. Może pobiegamy sobie chwilę w nim. I co ty tu masz? Zadawane przez Krucji obrażenia. O kurcze, ale kuszą. A to wszystkie zaklęcia. No ale obrona mocno rośnie, mocno rośnie. Kurcze, Krucja, wszystkie zaklęcia, no. Jest różnica, jest różnica. Tu jeszcze dwie sprawy mamy. No, mianowicie, szaman podpowiadał, że te kryształy ostatnio zebrałem i chyba faktycznie respią się co jakiś czas w tej naszej magicznej krainie i warto tu po nie wrócić, zamiast gdzieś tam koniecznie gadniać za nimi po świecie. Jak nam brakuje kilku, no to opcję jak znalazł. Wejść, wyjść, jest. Więc dziękuję za tą podpowiedź, bo szczerze bym chyba nie zauważył. To jest jakieś przejście dalej? Jeszcze to też będzie taka respiąca się skrzynka. Kawałek podłogi dostaliśmy. No to proszę, będzie trzeba się tu wybrać kiedyś na jakiś większy spacer, bo tam jeszcze do góry idzie pójść. W każdym razie, Oxy też zauważyła, że te zabawki mają swoje opisy. I czasem może warto zwrócić uwagę na to, co im rzucamy. Na przykład kula księżycowa, no to jest dla Lunaballi. Tu odwraca uwagę niuchacza złota. To dla Pufka, to weźmy coś dla Pufka, mieliśmy kilka Pufków. Co prawda widziałem, że jak wyjdziemy, wejdziemy, tak wrócimy do pokoju, no to ostatecznie i tak ta zabawka znika, więc to jest chyba tak bardziej, żeby posiedzieć sobie z tymi zwierzakami, podrzucić coś im tutaj, jak w sytuacji, jak jesteśmy na miejscu, niż żeby się to pobawiło z nimi za nas. No siema, siema. W każdym razie, w sumie, czekaj, wróć. Wróć. Ale trzeba przyznać, że no fajnie wymyślili to ładowanie, tak bardzo miękko przechodzi. Aktywne zwierzęta, gatunki. No to jest ten problem. Bo ja bym tego tam kocura wrzucił tu. Ale to może w świecie obok będzie miał taką gigantyczną kuwetę do wykorzystania. Może mu się spodoba, chodź. Dobra, i chodź kocur. Kocur musi być. Menażeria, a tamte memrotki moglibyśmy wypuścić. O, złodziej! To nawet ma swoją nazwę ten tutaj. Bawcie się dobrze. Chociaż może jak już jesteśmy, chodźcie najeść. Nie, kurczę, nie dam przycisku. Łap złodziej. Idźcie najeść. Dajesz. Raz jeszcze, złodziej. Ja bym zobaczył, co nam podrzucą. Sekrecik. Ja widzę, poszło się najeść samo. To jest wygoda. Już gotowe na kontakt? A futro niuchacza, po prostu. A to niuchacza nie mamy tam gdzieś w tej drugiej? Interakcja. Weź się pobaw. A nie, bo wyczesałeś nie to, co trzeba. O, tu jest. No, czemu? Nie miałem nawet R2 naduszone. No kurczę. Zaczął yourself. Zestresują się nam te zwierzaki, jak tak dalej pójdzie. Ale to tak, niech to leci. A możemy tu cię przyciągnąć do siebie? No. Za dużo tych zwierząt. O, w końcu się udało. Czyli też futro. A ty wracasz z nami, bo chyba obok jest towarzystwo dla ciebie, a nie tutaj. Musimy jakoś dobrze zarządzać tym. Całym światem, bo nie wiadomo, kiedy pokój nam podrzuci większe możliwości do działania. O proszę, a tam po prostu tak lubi chyba przez barierki skakać. I chodź tu niuchacz. No i działa. I ptoki też się zmieszczą. No i idealnie. I pufek... A, już nie ma miejsca. Sorry. Reszta zostaje w torbie. Dobra. Wychodzimy stąd, jeszcze zobaczę. Chociaż wydaje mi się, że... Nie kupiliśmy kociołka? Ach, kociołek na więcej stanowisk. Ale to sobie zostawimy w takim razie na kolejny raz te kociołki i dekoracje tego miejsca. Chociaż dobra. Skoczę do sklepu, kupię w kształcie litery T, wracamy. Skoro w następnym odcinku mamy lecieć... O, jesteś, smyku! Mamy lecieć z fabułą. To dobrze by było pozamykać wszystkie poboczne kwestie. Oczywiście. What sort of overall look most appeals to you?
Chyba trochę słońca, powoli. Ciepłe i przytulne wnętrze. I'd like the room to be warm and comfortable, as if I'm floating inside a mug of butterbeer. Oh, sounds perfect. Mamy jeszcze tą mroczną kryptę kiedyś do zrobienia, ale póki co trochę, o właśnie, jasnych kolorów w tym miejscu myślę, że nam się przyda. Dziwnie te skaczące kociołki wyglądają. I więc, ostatnie jeszcze remonty. Kurczę, chyba pójdziemy do pokoju obok to wybudować, a tak tu się zrobiło ciasno strasznie. I kociołek na literę T, małe gotyckie, nie. Małe gotyckie to co najwyżej piwo może być, tak trochę brzmi, ale nie to. Punkt eliksirów, a prócz tego jeszcze dorwałem tu narzędzia i coś takiego dziwnego jak gotycki uszlachetniacz do materiałów. Chętnie bym zobaczył, jak to się tu prezentuje, jak to działa. Całe 15 kosztuje. No i może jak tu i tak będziemy zaglądać w te regiony, to jeszcze jeden kociołek magiczny, skoro możemy. O, wyczaruj. No i bajer, i bajer. Zaraz jak to wygląda? Będziemy... A, to i tak każdy eliksir osobno ważymy. No dobra, jedna butelka. Zastanawiam mnie, czy będzie szło jakoś później zwiększyć wydajność tego wszystkiego, ale to też wyjdzie w praniu. No myślę, że 10 na misję w międzyczasie przygotuję. A prócz tego... A, perpetuum mobile. Samo wytworzę kryształy w 10 minut. No to idealnie, to idealnie. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku. Niech sobie latają. Widzimy się niebawem w kolejnym odcinku, gdzie polecimy już na misje główne, zobaczymy z czym się tam spotkamy, a w międzyczasie jeszcze pouzupełniam zapasy. Możemy zbadaj, dodać nawóz? Dodaj nawóz i co z tego wyjdzie? A wydajność 2! Akurat tego mamy sporo, ale jakbyśmy tutaj dorzucili... Szkoda, że na kapustę też jest tylko wydajność 2. No cóż, a malwy nie będziemy nawozić. No. Bez przesad. Bez przesady. To co, chyba mamy już wszystko, a więc dzięki za to, że jesteście, dzięki za to, że gramy razem, grał z wami Korle, trzymajcie się, hej hej!